Hej, hej, hej. Cześć, kochani moi, witam was w kolejnym konkursowym, kopertowym odcineczku na moim kanale. Ja jestem Natalia. Mamy zdrapeczki, mamy koperty. I dzisiaj uczestnikami dzisiejszego odcinka jest tak: Edzia nasza, kochana Wicka Edytka. Potem mamy Monia Esz, druga kochana Wicka. Potem mamy Niula ze Szczecina z numerkiem 53 na kanał Ani. Serdecznie was zapraszam. I 87 koperta, Marian Żak. Także bardzo, bardzo wam dziękuję za udział. Wszyscy trzymamy kciuki za uczestników. No i zaczniemy sobie tak może od końca. Dlaczego nie? Zobaczymy, co będziemy drapać. Oczywiście trzymamy kciuki, tak? To już było. To już było. Mówię wam, jestem dzisiaj taka roztrzepana, że nie macie zielonego pojęcia. 87 koperta, no zobaczymy, co będziemy drapać dla Mariana. I tutaj mamy mega pensja z numerkiem 8. O, no dobra. Lecimy z mega pensją z numerkiem 8. Mocno trzymamy kciuki. W mega pensji jeszcze nie było nic takiego, wiecie, wow. Jest szansa właśnie na nagrodę główną. Także Marian, trzymamy kciuki. A ja muszę po prostu znaleźć tą 8. Mam. Jeszcze sobie zapiszę, tylko co ja tutaj drapię. Pensja z numerkiem 8. No i co? Kciuki trzymamy. Gdzieś ta taka lepsza wygrana z paczki musi się kryć. A z drapeczek już coraz mniej. I tak, 24, 49, 1, 13 i 6. I co my tutaj mamy? 43 nie ma. 46 nie ma. 28 też nie. Mega pensja po raz pierwszy. 47, 8, 2 i 25. Dalej mamy 19, 31, 12, no i 3. 35, 16, 45 i 9. 37, 40 nie mamy. Piątka jest oboczek i 11 nie mamy. Czyli ta zdrapeczka jest pusta, bardzo mi przykro. Powiem wam, że się zastanawiam właśnie, jaka tu będzie największa wygrana i właśnie w jakim numerku. No ale jeszcze się nie doczekaliśmy. No tak, no niestety, tak bywa. Tutaj sobie tylko dopiszę, że było 0. Cyk, cyk, cyk. Kolejna kopertka to numerek 53 Ani, czyli Niula ze Szczecina. Zobaczymy, co tutaj będziemy drapać. Biała karteczka, czyli co? Milion w banku. Milion w banku albo... O, szczęśliwy traf, gratuluję Aniu. Niestety nie będziemy dzisiaj drapać twojej zdrapeczki. Wygrywasz gwarantowaną nagrodę. Gratuluję. To będzie szybki odcinek. Ale no dobrze, no co? Nie każdy musi być taki długi. Szczęśliwy. Dobra, muszę sobie pisać na tych kopertach, żeby później się nie pogubić, wiecie. Dalej mamy numerek 33 Monika Esz. Tu trzeba jakoś podwadzić albo co. O, o, na odwrót z tego ciłem podpisałam. No trudno się mówi. Tył naprzód. Dobra, tutaj mamy zieloną kopertkę. Trzymamy kciuki, kochana. Zobaczymy, co tu będziemy drapać. Numerek drugi, czyli ekstra linie z numerkiem drugim. Linie 2. Dobra, jak zacznie dzwonić domofon, to zatrzymam, bo czekamy na pana kuriera obiadowego. Także Monia, trzymamy mocno kciuki za zdrapeczkę. Zaczynamy czapką i cytryną. Czy wszystko ładnie widać? No myślę, że tak. Czapkę mamy tutaj. Przy okazji się nauczę drapać po dwa symbole, żeby was tak za długo nie trzymać. Cytryna. Cytryna. O, widzicie, czapka. No, no będę gubić, jak będę tak drapać. Gwiazda i słonik. Zobaczcie, cytrynę ominęłam. Gwiazda i słonik. No nie widzę, tutaj cytrynę znalazłam jeszcze. Dalej lecimy. Krab i arbuzik. Tutaj mamy, cyk.
tutaj. Tutaj, tutaj. Arbuzika wcale nie widzę. Może być tak, że go nie ma. Kolejny mamy serce i popcorn. Serducho. Popcorn, serducho. Popcorn. Cyk. I cyk. Coś tutaj się buntuje. Ten drapak. Kości i diamencik. Tutaj, tutaj. Kostki mamy. Popcorn był. Kości. Cyk, cyk, cyk. Tu. Więcej nie widzę. Ptak i biedronka. Nie uciszaj mnie. Biedronka. Ja i tak się mało odzywam, a stary domieć. Rolki sakwa. Sakwa jest tu, tu, tu. Dobra. No, rolek nie widzę, wiecie? Może być tak, że ich nie ma. Następne mamy rower i korona. Rower. Tu mamy koronę. Rower. Było na tych bankartach Tindera. Tam już wam nieraz opowiadałam o tym. Sakwę zgubiłam. Że tam wstawiają różne takie opisy ludzi i w ogóle na kogoś uważają właśnie takiego bankarta Tindera. I tam był facet, który napisał, że on jest jedyny w swoim rodzaju, bo on kocha naturę, jakieś tam przytulanie się do drzew, rozmawianie z nimi, coś tam, coś tam. Coś takiego tam było. I był poruszony temat, że jeżeli jesteś zaszczepiona, że jeżeli babeczka jest zaszczepiona, to żeby do niego nie pisała i żeby najlepiej się przebadała na HIV. Jakby według tego faceta osoby zaszczepione mają HIV, no jakby... Nie wiem, ludzie to... Co z nim jest nie tak? Znaczy to już nie chodzi o co z nim jest nie tak, tylko co to ma w głowie, gdzie to się uczyło. Bo jakby normalna osoba chyba wie, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. A coś tam pisał jeszcze, że on chodzi boso po lesie. On wie lepiej. No on na pewno wie lepiej. To nie ma, nie podlega dyskusji, no nie, ale po prostu czasami jak to się czyta, ręce, nie tylko ręce, nawet cycki opadają. Z tej bezradności, że no... Ojciec zrobił źle, tak? No, że go zrobił. No właśnie, ja o tym mówię. Do tego piję, jakby nie było. No ale no co, no skoro takie ma jakieś swoje dziwne wymysły, wyznania, wierzenia, no niech sobie żyje w tym świecie, ale czy on kogoś znajdzie? Ja wiem, że ludzie są różni, ale jakby... Wiecie, no... Nieładnie tak oceniać ludzi, ale... No ja nie wiem, czy on sobie w życiu poradzi. Moneta i leżak nie ma. Ostatnie dwa symbole, kochana. Mamy klapki i parasolkę. O, dobra. Klapki, klapki. Tutaj też są klapki. Tu jest parasol. No i co zabrakło? L, E i H. Zabrakło, kochana. Bardzo, bardzo mi przykro. Te farflotce to dajcie spokój. Udręka z nimi. Tutaj mamy 0. Już wpisuję. Bierzemy. O, ostatnią kopertkę. Widzicie jak szybko? Dziewiąteczka nam tylko została. Bo tutaj mieliśmy mega pensję. Tutaj szczęśliwy trafa tej linijki. No to Edzia, kończymy. Trzymaj kciuki, wygraj coś. I będziemy się cieszyć. Edytka to jest super widzka. Zawsze, zawsze jest, zawsze. Tutaj mamy zieloną karteczkę. I zobaczymy, co tutaj jest. Numer 4 megalinie. No to co, Edzia, trzymamy kciuki za ciebie. Powiem wam, że te megalinie mnie zastanawiają strasznie. Megalinie numer 4.
I tak jak rozmawialiśmy, no to tak obstawiamy, że no właśnie jak zostało tak niewiele sztuk, w której może się coś trafić, no to właśnie stawiałam, ja stawiałam na 15 albo na 4. I mamy 4, zaraz będziemy drapać. Hejka, kochani, słuchajcie, wiecie co? Bateria mi padła, także wracam do Was ze zdrapeczką z numerem 4. To jest zdrapeczka Edytki. I drapiemy, zobaczymy, tutaj coś się uda wydrapać. Tutaj niestety w tej zdrapce nie będę drapać po dwa symbole, bo ona jest większa. A ja już i przy tych małych się gubię. Dlatego Edzia, mocno trzymamy za Ciebie kciuki, żeby tutaj coś fajnego wpadło. Dalej mamy diamencik. No jak nie wpadnie, no to trudno, no co? Co, będziemy płakać? Nie będziemy płakać. Będziemy liczyć, że dalej coś też wpadnie. Edytka ma jeszcze kopertkę, więc jakby luzik, arbuzik, będzie dobrze. Tutaj mamy... Ej, poczekajcie, dlaczego ja drapię łódź? Ej, widzicie? Po jednym symbolu drapie i mi nie wychodzi. Dobra, wymazałam to. Przepraszam. Jestem najgorszym typem człowieka do drapania z drapek. A, bo wy nie widzicie zbyt dobrze. O, teraz będziecie widzieć. Dalej mamy łódź. Tutaj, tutaj. Jeszcze jest tu. I tutaj ekstra. Lody. Ja tu już tylko czekam. Czekam na wyjazd. Będę się opalać. Tutaj mamy lody. I tutaj. No niestety będę musiała odcinki ponagrywać przed wyjazdem. Więc na odcinkach raczej się nie dowiecie, jak było. Podkowa jeszcze jest tutaj i tutaj. Ale mówię, ja tylko liczę na to, że była świetna pogoda. Nic więcej mi do szczęścia nie będzie potrzeba, jak świetna pogoda. Bo jak już się jedzie nad morze, to po to, żeby się poopalać. A ja potrzebuję... Kurczę, muszę poszukać, wiecie czego? Takiej poduszki, że jak ją rozsuniesz, to ze środka wyciągasz i jest kocyk. Mi się gdzieś coś takiego kiedyś obiło o oczy. Już Wam chyba nawet o tym wspominałam. I teraz sobie znowu przypomniałam, więc jak skończę nagrywać, to lecę patrzeć na Allegro, żeby to zamówić, żeby to mi zdążyło w ogóle dojść. Więcej Biedrony nie widać. Przed wyjazdem. Ja coś tak czuję, że zaraz kurier obiadowy przyjedzie. Ja zawsze się przestraszam, jak siedzę skupiona czy coś, tak jakbym teraz nic do Was nie mówiła i siedziałabym w takiej ciszy, to na bank bym drgnęła. Tak jak wczoraj w nocy sobie już leżę, już tak sobie spałam, bo nie mogłam usnąć. No i do mojego chłopa, bo on był w pracy na nocy, dzwonię. Nie, głosówkę mu nagram. Bajkę. A on do mnie, ile masz lat? Jakby głupie pytanie, przecież doskonale wie. Ci. I ten, i on mi... No i on zadzwonił, no nie, i przeczytał mi tą bajkę, więc ja usnęłam. Ja jestem jednym z tych ludzi, którzy naprawdę potrzebują bajki, żeby usnąć, jak nie mogą spać. Ja często, gęsto w robocie czy coś, no gdziekolwiek. No to sobie włączałam i chwila, moment i odpływałam. I tak było i tym razem, tak. No i tak sobie śpię. Mamy linię, Edzia, zobacz, ekstra. Fajnie. Szukamy dalej linii. No i tak sobie śpię i nagle coś łubutnęło. Ale to tak porządnie i ja się poderwałam z tego łóżka. Taka... zdezorientowana, wiecie, że co jest, co się dzieje. No ale tak, o, kokosa ominęłam, ale jakby to powiedzieć, wiecie, przeszłam się tak, no chałupa zamknięta, więc nikt by nie mógł wejść i tak dalej. Nic tutaj nie widzę, żeby coś się działo. A no coś ewidentnie walnęło, położyłam się, znowu mi coś tam puknęło. Mówię, matko kochana. No mówię, dobra, no włączyłam muzykę. Mówię, niech muzyka gra.
żeby w razie czego nic nie słyszeć. No ale potem już jakoś tak nic nie słyszałam, ale to było dziwne, bo jeszcze bym zrozumiała, że to może u sąsiadów czy coś, ale to było takie łupnięcie, jakby to było gdzieś obok mnie, no nie? Więc dlatego ja jestem, mówię, strachliwa baba. Dlatego też nie oglądam horrorów. Niektórzy mówią, kocham horrory. Ja mówię, ja nie. Ja to komedia, ja to się wolę śmiać, płakać ze śmiechu. No, ale nie na odwrót, żeby tam się bać. Broń Boże. Dobra, poszukujemy jeszcze na przykład pierścionka, foto. Przepraszam was bardzo. Ale no widzicie, skupiłam się na zdrabce i też się przestraszyłam, jakby mówię. No ja jestem bojaźliwy człowiek. Dalej motylek. Tutaj mamy motylka. I więcej, wiecie co, nie widzę. Winogronko. Tutaj, tutaj. Piórko. Piórko mamy tu, tu. No dajcie, dajcie coś, dajcie, dajcie. Będzie ekstra, ekstra, super, super. No ale no nie, więcej nie widzę. Dalej mamy flaminka. Tutaj. I wyżej też nie mamy. Cytrynę, nie, serducho. No tak, dali linię, zobaczcie, i już ręce umywają. Dalej mamy monetę. Moneta jest tutaj, tutaj. Foto nam brakuje, pierścionka nam brakuje. W sumie to niedużo nam brakuje. Nie no, pierścionek to... Nie no, pierścionek też byłby spoko. Ale dali nam gwiazdeczkę. A gwiazdeczki tutaj w ogóle nie widzę. Dwa symbole do końca. Mamy żółwia tu. Tu. Tutaj i tutaj. I co? Kłódkę, kłódkę. Wiśnie. Mamy cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, sprawdzimy bonus. Niestety perła warta dwie dyszki. A pod linią mamy, sprawdzimy sobie jeszcze raz tak. Łódź jest. Kokos jest. I klucz też jest. Mamy linijkę, pod linijką jest 20 zł. Ale się wysilili. No ale bądź co bądź, w czwórce jednak wpadła wygrana. Nie taką jak człowiek oczekiwał, ale wpadła. Więc tutaj mamy dwie dyszki w tej czwóreczce. Oj, 20 zł. I podsumowanie takie szybciutkie, myślę, co? Zobacz, mieliśmy mega linię, ekstra linię, szczęśliwy traf i mega pensja. To są te strafeczki. Cyk, cyk i cyk. Oddalę. O, i tutaj Ani udało się zdobyć szczęśliwy traf. Serdecznie ci, kochana, gratuluję. Jeszcze tylko pokażę tą karteczkę. Tu zwinięta. O. Cyk, cyk, cyk. Znaczy, jak ja się starałam te takie małe rysować, koniczynki. Przecież to jest coś pięknego. Także podsumowując, dzisiaj udało się wydrapać dwie dyszki, więc to nie jest odcinek taki na zero. Dobre i to. Powoli do przodu te wygrane wpadają. Bardzo wam serdecznie dziękuję za obecność i słyszymy się w kolejnym odcinku na kanale. Miłego dzionka, buziaki. Pa, pa, pa.